Cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Squido i zapraszam na kolejny odcinek przygód z naszej serii. Zapraszam na kolejny odcinek Koronaferii. Dzisiaj taki fajny początek, próbuję nagrywać ten odcinek drugi raz. Nie uwierzycie, co się stało, zacząłem nagrywać odcinek. Poszedłem sobie ścinać drzewa, tutaj nawet mam parę tych drzew ściętych. Naokoło domu nie ma już drzew, po prostu wszystkie ściąłem. I okazało się, że miałem wyłączony mikrofon przez ten cały czas. Tutaj był creeper, wszystko ładnie pokryłem dirtem, poza tym creeperem. Dzisiaj krótkie wprowadzenie, nagram jeszcze raz, co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj, moi drodzy, budujemy dom. Budujemy sobie tutaj schodki. To okienko będzie musiało stąd zniknąć, bo będą tutaj schody, wszystko zabudowane. Tutaj nawet możemy zrobić podschodową taką. Taki pokoik pod schodami. Skrytkę. Zaraz zobaczycie, jak to fajnie będzie wyglądać. Tak, co jeszcze będziemy robić? Będziemy dzielić tutaj w środku pomieszczenia tymi blokami dębowymi. Chyba że jest coś lepszego. Jest coś właściwie lepszego. Zaraz sobie po to pójdę, bo to mi się też przyda w niektórych przypadkach. Szyby. To też jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie zawsze, ale możemy je wykorzystywać. Kolejna rzecz, jaką będziemy robić, to wstawię tutaj szyby do okien wreszcie. I to jest generalnie odcinek, gdzie jest takie wykończenie domu. I skoro mamy już część ze ścinaniem drzew za sobą, raczej tego nie będę wstawiać, to przejdźmy do konkretów, ponieważ one są takie najważniejsze. Właśnie konkrety, kurczaczku. Co dzisiaj robimy? Zobaczcie tą rezydencję. Ha, ale domostwo. Nie, to się nazywa willa, o. Wow, wow, Squido, przesadziłeś z tym. Musimy to trochę jeszcze pozmieniać, bo nie do końca mi się podoba, wiecie? Tak, czegoś tu brakuje, takiej kropki nad i. Icha! Dobrze to wygląda, ale nie idealnie. Więcej tych szyb będę potrzebować. Może zaczniemy sobie właśnie od tych ścianek działowych. Jak to ma wyglądać, Squido, w ogóle? Myślę, że byśmy to tutaj zostawili, gdzie mamy schody. Może nawet trochę dłuższe. Tutaj, minimum tutaj, byłaby ta ścianka. Może ona powinna iść jednak parę bloków w tą stronę, żeby to miało taki aspekt, widzicie, jaki? Trochę miejsca wolnego. Tutaj zrobimy sobie też jakieś okienko, ale nie chciałbym, żeby było zbyt duże. Możemy sobie zrobić po prostu coś standardowego, czyli takie okno tutaj. Nikogo to nie zaskoczy, ok? Ale możemy iść też inaczej. Zaraz zobaczymy, jakie są możliwości. Tutaj tylko postawię parę bloków. Dobra, coś takiego. Z drugiej strony musimy też coś zrobić i z tej strony też coś zrobimy. Bo zrobimy dzisiaj wiele rzeczy, których jeszcze się nie spodziewacie. Ale to w swoim czasie wszystko. Wszystko ma swój czas, jak to się mówi. Tutaj chciałbym przesunąć to o jeden blok w tą stronę. I mielibyśmy wtedy coś takiego. Tutaj bym zrobił tą ścianę. Okej. Zobaczcie, tutaj też bym zrobił tą ścianę. Na razie nie przejmuję się szybami, to będzie w późniejszym moim czasie. Okej. Zobaczcie, tutaj zrobimy sobie taki pokoik. Zobaczmy, jak to z drugiej strony wygląda, bo tutaj niespecjalnie.
No, Squido, powiem ci, że kombinujesz strasznie, ale to się może opłacić, wiesz? Zobaczymy. Bo z takiego jednolitego chcę to dzielić na takie pokoje i strefy. Tutaj będziemy mieli schody, więc generalnie to zostawimy tak jak jest, bo jeżeli tutaj bym rozszerzył te schody o jeden blok, to bym nie miał przejścia tu, nie? I wtedy to są problemy różne. No właśnie, nie byłoby też tu przejścia. Musimy te schody zostawić tak jak są. Zobaczmy, taki pokoik, dobra, jeden pokoik, a to drugie zostawimy sobie otwarte. Myślę, że to będzie z większym pożytkiem dla wszystkich. Dalej co robimy? Tutaj są schody, tutaj takie bardziej otwarte pomieszczenie chciałbym, chociaż nie do końca. Możemy to trochę zamknąć. Tutaj wrzucając parę bloków, bo i tak tutaj mam schody i chciałbym w tym miejscu to zostawić. Tylko wtedy mi zostanie taka jedna nieestetyczna dość szyba. Jeżeli to podzielę jakoś, spróbuję podzielić to jakoś zgrabnie. Tak. Zobaczmy, jaki to ma sens. Nadal nie spełnia to moich oczekiwań. Musimy generalnie tutaj, proszę, zostawić tą szybę jednak, bo nie ma innej, no, możliwości, żeby to dobrze wyglądało. Inna opcja jest też taka, że damy sobie tutaj schody, zostawimy i będą schody przez szybę widać, nie? Jest to jakieś rozwiązanie, ale takie ostateczne moim zdaniem, żeby były schody i szyba obok siebie. Trzy. Trzy. Gdyby tak zostawić to okno tak jak było. Chociaż nikomu krzywdy to okno nie robi, prawda? Zróbmy jeszcze na górze. Bo góra też jest ważna, wiecie? W górze też muszę mieć jakąś szybę. I już nawet mam plan. Tak ją sobie zrobimy. Będziemy mieć taki piękny widok. Okej. Ładnie to wygląda. Tutaj jeszcze ze trzy bloki. Pięknie, perfekcyjnie. O takie coś chodzi. Tutaj już nawet postawię tą szybę, bo tutaj dużo się nie będzie zmieniało. To będzie chyba jedyna szyba na tej górze. Widzicie, że nie idzie to zbyt szybko. Mam nadzieję, że się zmieszczę ze wszystkim w tym odcinku. Tu jest jeszcze miejsce. Zastanowię się, czy tutaj będziemy dawać w ogóle. I tu jest jeszcze miejsce. Także to jest do zastanowienia się. Tutaj brakuje barierki. Płotka. To jest do zastanowienia się. Trzeba sprawdzić. Tutaj generalnie nie widzę takiej potrzeby. Okej, z drugiej strony jak to wygląda? Ach, trudno tutaj zobaczyć okazałość tego domu. Z drugiej strony też nie ma takiej potrzeby, bo mamy te gigantyczne szyby. I te gigantyczne szyby mógłbym nawet pociągnąć na drugie piętro, ale myślę, żeby to źle wyglądało. Myślę, że już i tak przesadziłem z tym. Przesadziłem zdecydowanie. Tutaj tego nie będzie. Tak, Squido? Nie będzie. Prawda? Tylko jak to wtedy będzie wyglądać, jak to tutaj zniszczę, że tak powiem. O, tutaj możemy sobie zrobić jeszcze taką balkonową szybę. Co wy na to? Okej. No,
Powiem wam, że się sam nie mogę zdecydować, nie? Jestem taki niezdecydowany ze wszystkim. Okej, tylko powoli to stawiać, a będzie dobrze. Co my tutaj mamy? Taką szybę. Czy to jest okej? Tak, Squido, fajnie to wyszło. Tutaj też będzie fajnie. Poczekajcie, tutaj trzeba to zniszczyć. Tego nie będzie. Czyli stawiamy tak jak z drugiej strony. Z jakiegoś powodu mysza robi mi figle. Co dalej? Jest tutaj takie coś. Możemy tutaj zrobić jakiegoś rodzaju drzwi. No właśnie. Ale nie trzeba. Wiecie, nie trzeba, bo równie dobrze mogę sobie tędy wychodzić, to obchodzić, żeby sobie pooglądać ten taras. Nie, myślę, że to by była przesada, żebym miał z dwóch stron drzwi. Chociaż jeszcze to zostawię w tym odcinku i dam czas do zastanowienia się dla was, drodzy widzowie. Wy się wyraźcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy tutaj dać drzwi, czy zostawić to w spokoju. O. Dobra, łóżko przeniesiemy, dobrze? Przeniesiemy to łóżko. Jeszcze może nie w tym odcinku. Czyli tutaj będzie taki pokoik, to muszę tutaj uzupełnić blokami różnymi, różnistymi. Może nawet zmienię kolor bloków, to jest teraz nieistotne. Chciałem tylko to pomieszczenie jakoś zorganizować, tutaj będą różne rzeczy. Łóżko zabieramy, łóżko może być właśnie tu, bo tu jest całkiem ładnie. Inna opcja jest taka, żeby łóżko było na górze, bo tam mamy wschód słońca. Tam mamy wschód słońca, czyli łóżko będzie tutaj. Skierowane na wschód słońca. Zobaczcie, to jest moja sypialnia. Tutaj na środku. To jest moja sypialnia. Ładna sypialnia? No dobra, jeszcze nie ma się czym popisać, ale będzie. To mogę obiecać. Przechodzimy na dół, bo czas leci na odcinku, a jeszcze nie zrobiłeś, Squido, aż tak dużo. No, nie zrobiłem. Ale zrobię. Dobra, tutaj stawiamy te bloki. Myślę, że tak. No dobra, specjalnie to nie wygląda, no ale też źle nie wygląda, więc takie pół na pół bym powiedział. Fajne jest to, że tutaj są po trzy bloki. Tak, to jest zdecydowanie fajne. Tutaj jak mówiłem, chyba sobie zostawimy otwartą przestrzeń, żeby mieć coś pod schodami. To samo jest z tej strony, tutaj coś pod schodami można. Czekajcie, jak tutaj to rozwiązać? Można przemycić, tak bym powiedział. Okej, to się potem zabuduje. Nie wiem, gdzie mam te półbloki. Czy mam je gdzieś? Mam jakieś półbloki. To się przyda. Okej. Czyli półblokami. Tak, fajnie, że się teraz dwa na raz postawiły. Akurat teraz to było fajne, ale teraz nie. I zobaczcie, że całkiem fajnie to wygląda, jej. Z tej strony, no z tej strony to sobie dalej tutaj zabudujemy. Żeby to jakoś wyglądało. Tutaj zostaje mi takie miejsce, no dobra. Pasuje mi to, niech będzie. Tutaj, jak mówiłem, będą dalej takie miejsca. I co dalej możemy zrobić? Tutaj mogę to wypełnić. I zaraz przechodzimy do budowy schodów. Bo wiem, że to jest chyba główna część. Z tego, co będzie dzisiaj najciekawsze. Okej.
Jeżeli chodzi o tą część, to fajnie by było to w ogóle całkowicie zamknąć. Nie wiem, na ile to jest możliwe. Tutaj mam te moje piece. Zobaczcie. Ale expa. Tutaj mam te moje piece. Jakieś craftingi. Wow, fajnie byłoby to wszystko tutaj zamknąć. Zobaczymy, co jest możliwe. Dobra, muszą być drzwi, żebyśmy mogli tam też wejść, prawda? Tutaj ostrożnie z tymi półblokami. Dobra, skończyły się. Trzeba będzie dorobić, tylko teraz gdzie? Nie postawiłeś nigdzie craftingu, Squido. No właśnie. Nie wiem, gdzie będziemy mieć teraz taki kącik craftingowy. Na razie go postawię tutaj. To jeszcze jest do przemyślenia wszystko. Ale widzicie, że już się coś tworzy. Czyli w tym miejscu drzwi. Okej. Całkiem nieźle to wygląda. Teraz chciałbym, żebyśmy mieli trochę też okien. Bo zrobiłem tutaj dużo drzwi, a okna też nam się przydadzą, wiecie? Raz, dwa i raz, dwa. Okej. Ładnie. Możemy to wypełnić tymi, zobaczę jak to wygląda. Nie aż tak mi się podoba, no nie aż tak. Może spróbujmy innego wzoru. Lepiej. To jest lepsze. Tak zostaniemy. Z tym. Jakoś to będzie. Zrobimy to samo po tej stronie, albo prawie to samo. Nie wiem, co tutaj można zrobić. Tutaj można zrobić jedno okienko. No maksimum, jeszcze to bym tutaj zniszczył, to bym tutaj dał i by było takie. Okej, pamiętajcie, że tutaj muszę mieć ze trzy bloki. Możemy sobie tutaj postawić szyby. Tylko nie jestem tego pewny, jak to będzie wyglądać. Spróbujemy. O! Coś takiego w tym miejscu. Tutaj też będzie wejście, brama, portal, czy jak to tam chcecie nazwać. Okej. Myślę, że takie przytulne to jest miejsce w tym momencie. Dobrze, to już skończyliśmy żadne piętro, Squido. Pora na schodki. I teraz tak, z braku innych materiałów schody no miały być pierwotnie w takim kolorze, ale widzę, że nie mam tych dębowych desek. Więc będziemy musieli sobie zrobić czekoladowe schody. No bo naprawdę nie ma tych dębowych. O, czekajcie, jest trochę. No to kraftujemy schody. Tyle powinno wystarczyć. Jaka tu jest koncepcja na schody? Generalnie bardzo prosta. Tutaj nie będę już przedłużać odcinka, bo widzę, że zbliżamy się do końca. Schody mogłem zrobić dawno, a tego nie zrobiłem. Nie wiem, pewnie dlatego, że jestem taki leniwy i w ogóle. Czyli robimy coś takiego i to są nasze schody. Voila, Squido. Piękne schody zrobiłeś. Ale to nie wszystko. To nie wszystko, moi drodzy, ponieważ tutaj po bokach wrzucimy sobie drewno. Może wrzucimy sobie dla odmiany takie drewno, żeby to wyglądało inaczej.
Tutaj też możemy sobie wrzucić dla odmiany taki rodzaj drewna, żeby to wyglądało inaczej. To wszystko będzie ukryte, no ale... Okej. Zobaczmy, jak to wygląda. W tym momencie. No i co? I nie minęła minuta, a mam gotowe schody. I tak się męczyłem z nimi. Dobra, dzisiaj nie wstawiłem jeszcze wszystkich szyb, no ale dlatego po prostu, że ich brakło. Piszcie komentarze, co tu jeszcze zmienić. Zobaczcie, jakie fajne miejsce powstało, dosyć przytulne. Tutaj to jeszcze zmienimy, żeby było wszystko jednolite. Właśnie zmieniam. Tutaj inny rodzaj drewna ze względu na schody. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wyjątkowo wam się spodobał. Jeżeli tak, to komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam was, na razie, pa i cześć!